Tyle razy mi mówiła pani, że łudzę się, że to próżny trud, że miłości nie ma. Ale kiedy kosmyk pani włosów na oczy spadł, ja odsłoniłem je i ujrzałem w nich zdziwienie i to, że pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak. A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Czasem mówi pani do mnie, że to śmieszne jest, taki duży chłop, a śpiewa, bo lubi. Ale kiedy w mojej pieśni pani imię gdzieś sprytnie zjawi się, zanika gdzieś śmiech, bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać, lecz starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak. A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Przecież to nie czasy na romanse, na damy serc. Zresztą kto to dziś umiera z miłości? Na to mówię, moja droga pani, na mnie spójrz. Przecież lada dzień, ja wyschnę na wiór. A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Starczy chwila, gdy zabije serce, tchu zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak. A pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. 308 wydanie audycji Radia RTM Staszice rozpoczął Adam Szabat i artyści Teatru Piosenki Młyn piosenką Pani Romantyczna Jest. W tym wydaniu będzie bardzo dużo piosenek, bo Max Kowalik, nasz reporter, przygotował obszerną relację z koncertu finałowego 20. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Hrubieszów 2015. Tylko nasze radio, tylko u nas możecie Państwo posłuchać w całości koncertu laureatów. Tylko nasze radio dysponuje tak obszernym materiałem z tego wspaniałego festiwalu. A że poziom jest coraz wyższy, przekonacie się Państwo sami. Zapraszam teraz do sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, a tam już czeka nasz reporter Max Kowalik. Witam, dziś jest niedziela, trzeci dzień Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Znajdujemy się wcześniej przed całym wydarzeniem, gdzie zespół Goles i Orkiestra kończy przygotowania. Cała sala jest przygotowana profesjonalnie. Można zauważyć ekran, na którym wyświetlane są fragmenty z teledysków zespołu Goles Orkiestra. Rozmawiam teraz z członkami zespołu Szerotki. Witam. Dzień dobry. Co powiecie o swoim zespole? Jesteśmy zespołem z Przemyśla. Dostaliśmy się właśnie do koncertu galowego. Miejmy nadzieję, że będzie to ciekawa przygoda jeszcze. Co dzisiaj zaprezentujecie? Piosenkę z tytułem Nasz codzienny psalm Doroty Osińskiej. Występowaliśmy w piątek w konkursie, więc dzisiaj. Czy wasz zespół jest wokalno-instrumentalny, czy sam wokalny? Tak, liczy nas 10 osób. Jest dwie pary skrzypiec, wiolonczela, perkusja, gitara basowa, gitara elektryczna, pianino i też akordeon. Jest jakiś stres? Nie. Jesteśmy na to przygotowani. Chociaż niekiedy jest stres i to na przykład wczoraj był dość duży. To dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do Hrubieszowskiego Domu Kultury powoli schodzą się goście na festiwal. Wieczór Państwu. Melduję się na rozkaz po raz 20, proszę Państwa, i witam bardzo serdecznie na 20. jubileuszowym, to piękny jubileusz, Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie. Duże brawa dla wszystkich organizatorów, którzy tak wytrwale od wielu lat, od 95 roku organizują ten festiwal. To jest festiwal wyjątkowy, bo jedyny taki w Polsce. Cieszymy się bardzo, ja jestem dumna z tego, że mogę tutaj od 20 lat być z Państwem i dziękuję wszystkim za zaufanie. Życzę Państwu cudownego wieczoru, bo takowy na pewno będzie, a zaczynamy tradycyjnie hymnem festiwalu Młodością Kolumbu w wykonaniu zespołu Lechici z parafii garnizonowej w Hrubieszowie pod kierunkiem Leszka Opały. Młodością Kolumbów, hymn festiwalu, który rozbrzmiewa od 20 lat, proszę Państwa, też zabrzmiał. Duże brawa jeszcze raz dla Lechitów. Niektórzy z Hrubieszowa, niektórzy się już porozjeżdżali, dorośli, za swoje rodziny założyli i przyjeżdżają tutaj co roku, żeby wystąpić z różnych zakątków Polski. Zapraszam na scenę dowódcę drugiego pułku rozpoznawczego, Hrubieszowskiego drugiego pułku rozpoznawczego, pana pułkownika Marcina Maja.
Szanowni Państwo, drodzy goście, uczestnicy festiwalu, mieszkańcy Hrubieszowa i okolic. Pragnę powitać wszystkich Państwa w dniu gali festiwalowej, a w szczególności przedstawiciela Marszałka Województwa Lubelskiego, pana Arkadiusza Bratkowskiego z małżonką, przedstawiciela starosty powiatu hrubieszowskiego, pana Michała Miściora z małżonką, burmistrza miasta Hrubieszowa, współorganizatora festiwalu, pana Tomasza Zająca z małżonką, wójta gminy Hrubieszów, pana Jana Mołodeckiego z małżonką, wójtów gmin zaprzyjaźnionych w osobach pana Lecha Bojko z małżonką, wójta gminy Werbkowice, pani Elżbiety Stąsik-Witkowskiej, wójta gminy Telatyn, pani Marty Małyszek z małżonkiem, wójta gminy Mircze, pani Wiesławy Sieńkowskiej, wójta gminy Komarów Osada, pana Stanisława Czarnotę z małżonką, wójta gminy Trzeszczany, pana Grzegorza Drewnika z małżonką, wójta gminy Dołchobyczów. Bardzo serdecznie witam prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Sławomira Zawiślaka. Serdecznie witam pierwszego dowódcę drugiego Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, pana Zenona Michalaka. Witam mojego poprzednika, zastępcę dowódcy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, pana pułkownika Piotra Bieńka wraz z małżonką. Jak zawsze szczególny wymiar duchowy festiwalowi nadają ksiądz kapelan prałat podpułkownik Andrzej Puzon oraz kapelan prawosławny ksiądz kanonik major Jan Kot wraz z małżonką. Witam przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Nadleśnictwa i Służby Celnej. Witam przyjaciela pułku, ojca chrzestnego sztandaru, prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, pana Zdzisława Kosakowskiego, który jest również współorganizatorem festiwalu. Witamy serdecznie. Witam przedstawicieli instytucji związanych z kulturą na poziomie województwa, miasta i okolicznych gmin. Przede wszystkim bardzo serdecznie witam naszych mecenasów kultury, sponsorów festiwalu i szanowną publiczność zgromadzoną na dzisiejszym koncercie. Wszystkim Państwu życzę, aby ten koncert, będący zwieńczeniem rywalizacji artystycznej uczestników festiwalu, wywarł i dostarczył niezapomnianych przeżyć duchowych i artystycznych. Pomimo iż festiwal powoli dobiega końca, już teraz zapraszam do udziału w przyszłorocznym 21. festiwalu. Dziękuję bardzo. Panie pułkowniku, bardzo prosimy o pozostanie na scenie, a na scenę zapraszam burmistrza miasta Hrubieszowa, pana Tomasza Zająca oraz pana Jerzego Krzyżewskiego, przewodniczącego kapituły statuetki króla Władysława Jagieły dla zasłużonego dla ziemi hrubieszowskiej, jednocześnie prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Zapraszam panowie. Panie dowódco, panie pośle, szanowni państwo, drodzy mieszkańcy ziemi hrubieszowskiej, drodzy goście. Chciałbym w dniu dzisiejszym, w tym miejscu i w tej oto chwili w imieniu własnym, jak również w imieniu przewodniczącego kapituły pana Jerzego Krzyżewskiego i myślę wszystkich mieszkańców miasta Hrubieszowa wręczyć na ręce pana pułkownika dla drugiego rozpoznawczego pułku imieniem majora Chobala Dąbrzańskiego tą oto statuetkę jako uhonorowanie dla pana dowódcy, dla wszystkich żołnierzy, dla wszystkich dowódców i tych osób, którzy zaangażowali się właśnie w organizację tych festiwali na przestrzeni 20 lat. Szanowni Państwo, ta statuetka została ustanowiona w 600. rocznicę nadania praw miejskich miasta Hrubieszowa i jest to największe i najważniejsze wyróżnienie, jakie miasto może przyznać podmiotom i instytucjom, które
swoim zaangażowaniem sprawiają, że nasze miasto Hrubieszów jest promowane. I panie dowódco, w tym momencie poproszę przewodniczącego kapituły o odczytanie aktu nadania. Nagroda miasta Hrubieszowa przyznana uchwałą kapituły nr 1 2015 roku z dnia 3 listopada 2015 roku drugiemu hrubieszowskiemu pułkowi rozpoznawczemu imienia majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala. W podziękowaniu za 20-letnią wzorową organizację przez hrubieszowskie wojsko jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Hrubieszowie, Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego oraz duży wkład w życie kulturalne naszego miasta. Proszę Państwa, tutaj tylko chciałbym dodać, że właściwie pierwszym inicjatorem i dzięki mózgiem tego festiwalu był i jest ksiądz prałat Andrzej Puzon. Proszę księdza, uważamy, że to również to jest wielka zasługa księdza, z tym, że ksiądz Puzon dostał jako pierwszy statuetkę, a kapituła nie może dwa razy wręczać statuetki. Ksiądz prałat był pierwszy zauważony jako godny, żeby otrzymać tą statuetkę. Jeszcze raz, panie dowódco, w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych wręczamy tą statuetkę jako uhonorowanie państwa pracy i wkładu na rzecz miasta Hrubieszowa. Serdecznie gratuluję. Szanowni Państwo, jesteśmy niezmiernie dumni z tego, iż miasto Hrubieszów uhonorowało jednostkę tęże statuetką. Ja pozwolę sobie przedstawić tych, którzy z ramienia pułku od kilkunastu, a niektórzy kilkudziesięciu od pierwszego dnia festiwalu wspierają i są cichymi bohaterami tutaj, których na co dzień nie widać, a którzy zasługują i im przede wszystkim dedykuje i należy się ta statuetka, ponieważ od pierwszego do ostatniego dnia pracują, opracowują, przygotowują dokumenty, nawiązują kontakt z państwem i starają się, aby każda złotówka, którą państwo przekazujecie, bądź też każdy podmiot, który wykonuje tutaj, czuł się dopieszczony, żeby miał zapewnione godne warunki, a każda złotówka, która przeznaczona jest na festiwal, żeby była spożytkowana w sposób właściwy. W związku z tym zapraszam na scenę tutaj pana majora Andrzeja Kołodzieja, starszego sierżanta Andrzeja Leśko, starszego chorążego Tomasza Palucha, młodszego chorążego rezerwy Mariusza Radzisa, plutonowego Artura Pirogowicza, kaprala Piotra Stafińskiego, kaprala rezerwy Roberta Pięcio, starszego szeregowego Grzegorza Pawlika, starszego szeregowego Sylwestra Wiśniewskiego, panią Annę Zeczkiewicz i pana Janusza Bieńko. To są ci ludzie, którzy dbają od samego początku. Oczywiście są jeszcze inne osoby, które stanowią grupę zabezpieczenia transportowo-logistycznego oraz 10 żołnierzy zabezpieczających porządkowo-techniczne wsparcie festiwalu. Natomiast to są ci, którzy od pierwszego do ostatniego dnia, można powiedzieć 365 dni w roku, myślą o tym, żeby kolejny festiwal przebiegł w jak najlepszy sposób i rozwijał się dalej. Ta statuetka na pewno znajdzie miejsce w sali tradycji drugiego Hrubieszowskiego Pułku. Pan major Kołodziej dopilnuje, że będzie ona tam wyeksponowana w sposób godny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pozwólcie panowie, że też się ukłonię i podziękuję za współpracę, wspaniałą zresztą współpracę. Zapraszam na scenę prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, pana Zdzisława Kosakowskiego. I oczywiście dowódcę pana pułkownika Marcina Maja.
Panie pułkowniku, dzisiaj dużo nagród. A czy prowadzący powiedział, że można zejść ze sceny? Nie było takiego rozkazu. Szanowni Państwo, dla współorganizatora festiwalu w tym jubileuszowym, 20, w czasie tego jubileuszowego festiwalu pragniemy wręczyć statuetkę dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski za wspieranie festiwalowej idei patriotycznego i artystycznego kształtowania kolejnych pokoleń Polaków w duchu historii oręża polskiego. Jest nam niezmiernie miło, że mamy takiego partnera jak Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, który dba o finanse, który wspiera nas i mam nadzieję, że dalej będzie wspierał owocnie w organizacji kolejnych edycji festiwalu. Dziękujemy bardzo i proszę pozwolić mi wręczyć w tym miejscu statuetkę. Dziękujemy. Panie pułkowniku, można już zająć swoje miejsce. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło odbierać tą statuetkę, ale ja to traktuję jako wyróżnienie nie tylko dla mnie, nie tylko dla stowarzyszenia, w którym mam przyjemność i zaszczyt pracować, ale przede wszystkim dla tych wszystkich, którzy ani wczoraj, ani dzisiaj na tej scenie by się nie pomieścili, a przez ten okres 20 lat przy festiwalu i na rzecz festiwalu pracują i ze wszystkimi organizatorami festiwalu współpracują, wspierając go w różny sposób, nie tylko zresztą finansowy. Myślę, że to dla nich wszystkich też jakaś satysfakcja będzie właśnie ta statuetka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Gratulacje i podziękowania. O zabranie głosu proszę u prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, pana Sławomira Zawiślaka. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszy 20. jubileuszowy festiwal pieśni patriotycznej i religijnej Wojska Polskiego. Festiwal, który jest wspaniałym wydarzeniem, który pokazuje prawdziwe oblicze, piękno ziemi hrubieszowskiej, ludzi tutaj mieszkających, którzy są patriotami, dobrymi ludźmi, którzy też budują kulturę narodową poprzez pracę własną na terenie ziemi hrubieszowskiej. Mamy tutaj tak wiele wspaniałych talentów, chociażby członkowie zespołu Lechici, ale też poprzez to, że zapraszamy tutaj na ziemię hrubieszowską wspaniałych artystów, którzy w tym dziele budowy kultury polskiej czy też hołubienia tradycji narodowych z nami chcą uczestniczyć. Oczywiście ta praca nie mogłaby powstać, gdyby nie byli tutaj wspaniali społecznicy i inicjatorzy. Ja też chylę czoło przed księdzem pułkownikiem Puzonem, który tutaj patronuje, zapoczątkował tą ideę i patronuje jej cały czas. Dziękuję księdzu prałatowi za to dzieło twórcze i opiekuńcze, ale także tym, którzy księdza wspierają. Są dzisiaj wśród nas właśnie tutaj osoby, które też dostały wyróżnienia na tą okoliczność. Są to przedstawiciele wojska, Wojsko Polskie, zawsze oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego byli z narodem, z kulturą, z tą tradycją, która też dotyka tych spraw naszych narodowych związanych z wojskiem, samorządy, też ludzie z innych organizacji patriotycznych. Cieszę się bardzo, że też moja organizacja Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, która w tym roku obchodził 25-lecie związku, przez dwa dni się cieszyliśmy tym świętem. Mogę tylko powiedzieć, poprzez koncert rockowy Panny Wyklęte, to była oferta dla młodych ludzi, między innymi Kasia Kowalska była w Zamościu, Marika, ale też w drugim dniu był reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego, to była oferta druga. Ale dzisiaj jestem
pewny, że po raz kolejny będę mógł ze wspaniałą tutaj publicznością chrubieszowską cieszyć się wspaniałym wykonaniem tych pięknych pieśni religijnych i patriotycznych, wojskowych, które dzisiaj będziemy mogli usłyszeć. I dziękuję serdecznie wszystkim organizatorom jeszcze raz za zaproszenie, za wspaniałą pracę organizacyjną, wszystkim tym, którzy, tak jak pani redaktor wspaniale prowadzą ten festiwal, zespołom, które do nas przyjechały, i życzę miłego dnia. A jeżeli chodzi o te czasy, które się nie tak dawno zakończyły, chciałbym bez rozwijania tematu bardzo serdecznie podziękować i proszę, niech Hrubieszów dysponuje moją osobą. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tu i Pan Pułkownik i wiele osób już mówiło o organizatorach ogólnie i dziękowało i o sponsorach. Pozwolą Państwo, że wymienię organizatorów festiwalu i sponsorów, którym nisko bardzo się kłaniam. Organizator główny, drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy. Pozostali organizatorzy: powiat Hrubieszów, miasto Hrubieszów, gmina Hrubieszów, gmina Werbkowice, gmina Telatyn, gmina Mircze, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, Parafia Cywilno-Wojskowa pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie, patronat honorowy Marszałek Województwa Lubelskiego, pan Sławomir Sosnowski, no i sponsorzy 20. Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2015. Sponsor główny Ministerstwo Obrony Narodowej. Pozostali sponsorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie, gmina Komarów Osada, gmina Skierbieszów, gmina Dołchobyczów, gmina Grabowiec. Uprzedzam, wielu jest sponsorów. Mam 3 kartki. Gmina Trzeszczany, Nadleśnictwo Strzelce, Nadleśnictwo Mircze, Nadleśnictwo Włodawa, Nadleśnictwo Sobibór, Nadleśnictwo Chełm, Nadleśnictwo Krasnystaw, Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, Kancelaria Notarialna Stanisław Mielniczuk, Zakład Prefabrykacji i Usług Budowlanych Stanisław Krasnopolski, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Droga Życia w Smoligowie, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pryzmat Sulewscy Spółka Jawna, PKP Linia Hutniczo-Szerokotorowa Spółka ZOO, Hotel Huzar w Lublinie, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukier Polski, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Werwkowice, Spółdzielnia Mleczarska Ryki, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnym Stawie, Südzucker Polska S.A., Zakład Produkcyjny Cukrownia Strzyżów, firma Forest, Marek Wiatrzyk, Orlen Paliwa Spółka ZOO, Terminal Gazu Płynnego Hrubieszów, Hydromet Jan Kuś, Agrospektrum Wojciech Goławski, Betotechnika Spółka ZOO, Mir Eko Spółka ZOO, Dachy Kalbarczyk Andrzej firma usługowo-handlowa, Transway usługi przewozowe, Iwona Hunkiewicz, PPH Sum, Paweł Kurantowicz i Edyta Tarłowska Spółka Jawna, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oddział w Hrubieszowie, Bank Zachodni WBK S.A. oddział w Hrubieszowie, PGK IM spółka ZOO w Hrubieszowie. Duże brawa, ja przełożę kartkę. PRDM spółka ZOO w Hrubieszowie, Pasieka Alfred i Grażyna Mirscy, Gniecki Hotel i Restauracja w Hrubieszowie, Browar Sulewski, Pensjonat Magnolia Hotel i Restauracja, Zajazd Dworek w Mirczu, Magistrat, Pensjonat i Restauracja Justyna Tywoniuk, Domet, Hurtownia Elektryczna i AGD Waldemar Lachiewicz, Kwiaciarnia Dorota Jasienkiewicz, Doradztwo i Reklama spółka ZOO, Plantacja Matcze, Marian Baraniuk, Szkółka Krzewów i Drzew, Pracownia Kowalstwa Artystycznego Jacek Romański, Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, Państwowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Jączek, Nadzory i Bania Archeologiczne i Historyczne, Perła Browary Lubelskie S.A., Autohandel Jan Zaprzała, BSI Biuro Szybkiej Interwencji Spółka Jawna Mroczek Marcin, Maria i Marian Garaj, Spółka Komandytowa Bernada Frykowska.
To są sponsorzy. Dziękujemy. A patronatami medialnymi Festiwal Objęli Telewizja Polska, oddział w Lublinie, Radio Lublin, Radio Złote Przeboje, magazyn Świat Elit, Tygodnik Zamojski, portal informacyjny lubiechrubie.pl. Medialnie także od wielu lat obsługuje Chrubieszowska Telewizja Internetowa, Chrubieszów TV i Radio Staszic. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, i zaczynamy na scenę. Zapraszam panią Alicję Saturską, przewodniczącą jury, przewodniczącą Rady Artystów. I proszę o odczytanie protokołu. Duże brawa, Alicja Saturska. Dobry wieczór Państwu. Już nie będę mówiła po raz który, ale ogromnie się cieszę, że mogę ponownie być z Państwem i z wielką przyjemnością odczytać protokół Rady Artystycznej 20. jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Chrubieszów 2015. W dniach od 6 do 8 listopada 2015 roku odbył się 20. jubileuszowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Chrubieszów 2015. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 58 podmiotów wykonawczych, z czego w kategorii solistów 41, w kategorii zespołów 15 zespołów, w tym 2 chóry. Łącznie w festiwalu udział wzięło około 200 wykonawców. Prezentacje artystów we wszystkich kategoriach oceniała Rada Artystyczna w składzie przewodnicząca Alicja Saturska, członkowie pani Jolanta Wojtaś-Zapora, pan podpułkownik rezerwy Bogusław Hilla, pan Mieczysław Jurecki, pan Andrzej Sar, ksiądz podpułkownik prałat Andrzej Puzon. Jury festiwalu pragnie pogratulować laureatom i wyrazić podziękowania wszystkim wykonawcom za przygotowanie oraz wysoki poziom artystyczny tegorocznych prezentacji. Szczególną uwagę zwróciliśmy na różnorodność form muzycznych, ciekawe aranżacje i oryginalne instrumentarium. Każda kolejna edycja festiwalu nie jest taka sama, ponieważ wykonawcy wciąż poszukują i wyszukują, przygotowują i przedstawiają ciekawy, oryginalny, a niekiedy wybitny repertuar pieśniarski czy pieśniowy. Wyrażamy również uznanie instruktorom i animatorom życia kulturalnego w Wojsku Polskim oraz tym związanym z wojskiem poprzez współpracę w swoich garnizonach. Przygotowanie ciekawych prezentacji artystycznych dla swoich podopiecznych świadczy o waszym oddaniu dla krzewienia kultury i wysokich kwalifikacjach. Dziękujemy dowódcom i kierownikom instytucji delegujących uczestników za możliwość udziału artystów w festiwalu. Podziękowania należą się również instytucjom wspierającym i sponsorom za zaangażowanie w rozwój artystyczny i patriotyczny młodego pokolenia Polaków. To dzięki ich wsparciu finansowemu mogliśmy wspólnie przeżywać to wielkie wydarzenie artystyczne, a wykonawcy dodatkowo zostaną nagrodzeni ufundowanymi przez nich nagrodami. Szczególne podziękowania kierujemy do Komitetu Organizacyjnego oraz Zespołu Organizacyjnego za wielki wysiłek włożony w profesjonalną realizację zaplecza artystycznego i logistycznego festiwalu
bowiem to ich zasługą jest twórcza i ciepła atmosfera towarzysząca imprezie. Naszym podziękowaniem obejmujemy również zespół Lechici pod kierownictwem pana Leszka Opały, który przez 20 lat uświetnia artystycznie wydarzenia festiwalowe. I teraz już przejdę do konkretów. Po przesłuchaniach konkursowych prowadzonych w dniu 6 listopada 2015 roku jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia. Wyróżnienia w kategorii solista otrzymują Waldemar Kondraciuk, Aneta Dębska, Małgorzata Oleszczuk, sierżant Krzysztof Łupiński, Aleksandra Banasiak. Wyróżnienia w kategorii zespół. Wyróżnienie otrzymuje zespół wokalny funkcjonariuszy Służby Więziennej w Zamościu oraz Akwarium, zespół Akwarium. Wyróżnienia w kategorii chór otrzymują chór Ziemi Zamojskiej Kontra oraz chór Akademii Marynarki Wojennej Gdynia. Trzecie miejsce w kategorii solista otrzymuje Mateusz Wysocki. Trzecie miejsce w kategorii zespół zaś trzecie miejsce w kategorii zespołowej otrzymuje zespół Awangarda. Brawa. Drugie miejsce w kategorii solistów otrzymuje Jakub Miszczuk. Zaś w kategorii zespołowej drugie miejsce otrzymuje zespół El Fuego. No i przyszedł czas na pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce w kategorii solista otrzymuje pani, już powiedziałam pani, Magdalena Hołuj. Brawo! Oraz w kategorii zespołów pierwsze miejsce otrzymuje zespół Szarotki. Brawo, pięknie, brawo. Tak jak już powiedziałam wcześniej, raz jeszcze bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom, wszystkim wyróżnionym, wszystkim nagrodzonym, a dopowiem, że nagrodzeni będą wszyscy. Więc z całego serca cieszę się, że mogliśmy przeżyć tak piękne chwile i życzę Państwu dalszych wspaniałych przeżyć artystycznych. Dziękuję bardzo. Alicja Saturska, dziękujemy. Bardzo czas na wręczenie nagród, bo jest ich dużo. O wręczenie nagród poproszę i zapraszam na scenę dowódcę garnizonu Hrubieszów, pana pułkownika Marcina Maja, przedstawiciela starosty Hrubieszowskiego, pana Michała Miściora, burmistrza miasta Hrubieszowa, pana Tomasza Zająca, wójta gminy Hrubieszów, pana Jana Małodeckiego, wójta gminy Telatyn, panią Elżbietę Stąsiek-Witkowską, wójta gminy Mircze, panią Martę Małyszek, księdza prałata, podpułkownika Andrzeja Puzona, prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski, pana Zdzisława Kosakowskiego oraz pana Mieczysława Jureckiego. Zapraszam Państwa na scenę. To zaczynamy od wyróżnień. Zapraszam. Wyróżnienia w kategorii solista. Pan Waldemar Kondraciuk, drugi Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy. Zapraszamy.
Pani Anna Dębska, Klub Wojskowy 10 Brygady Logistycznej Opole. Jest pani Aneta Dębska, przepraszam. Jest pani Aneta? Dobrze. Pani Małgorzata Oleszczuk, niestety nie ma jej z nami już. Pani Aneto, gratulacje, duże brawa, dziękujemy. Sierżant Krzysztof Łupiński, Klub 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Węgorzewo. Proszę bardzo, śmiało, panie sierżancie. Pani Aleksandra Banasiak, Klub 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki. Teraz wyróżnienia w kategorii zespół. Zespół wokalny funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zamościa. Oraz akwarium, Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Akwarium jest? Dobra. To proszę Państwa, żeby raźniej im jeszcze było brawa, żeby zapamiętali. Do Przemyśla dobre wrażenia z Hrubieszowa zawieźli. Chyba wejście będzie po mojej lewej stronie, tak? Akwarium. I wyróżnienia w kategorii chór. Chór Ziemi Zamojskiej Kontra. Proszę bardzo, podchodzimy. Pani z kontry, tak? To chyba tutaj. Kontra jest? Chór Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni. Trzecie miejsce w kategorii solista Mateusz Wysocki, Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Trzecie miejsce w kategorii zespół Awangarda, Klub 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa. Idą. Zapraszamy, śmiało. Drugie miejsce w kategorii solista Jakub Miszczuk, Klub 25 Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki. Proszę bardzo, na środek tutaj.
Gratulacje i brawa. Drugie miejsce w kategorii zespół El Fuego, klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej Tomaszów Mazowiecki. Chodźcie tutaj na środek, tak, zapraszamy. Pierwsze miejsce w kategorii solista Magdalena Hołuj, klub Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce. Jest pani Magdalena? Poczekamy spokojnie. Pierwsze miejsce. Idzie, brawa. Magdalena Hołuj. Ależ, księże pułkowniku, ja nie wiem, czy da radę. Taki ciężki ten, duży prezent. Ja mogę z nią pojechać. Na misję? Na misję? Ja bardzo chętnie. Ja bardzo... No to jesteście umówieni. I jeszcze, pani Magdo. I pierwsze miejsce w kategorii zespół Szarotki, klub 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich Przemyśl. A publiczność szaleje, brawa nie milkną, aplauz. Proszę państwa, bardzo proszę teraz ustawić się jeszcze do pamiątkowego zdjęcia. Wszyscy laureaci, wyróżnieni, nagrodzeni, organizatorzy, 20. festiwal, członkowie jury, także naprawdę to też jest pamiątkowe i wyjątkowe zdjęcie. Musimy dać czas fotoreporterom. Oczywiście jeszcze pani Alicja, pani Jola, bardzo proszę, dziewczyny z przodu. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, dżem! Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich już na miejsca, bo za chwilę rozpoczynamy koncert galowy 20. jubileuszowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2015. Tędy tak. Którędy wygodniej państwu, można tutaj po mojej lewej stronie, a można tędy za sceną też przejść. Proszę państwa, i czas na koncert galowy, koncert
laureatów jako pierwszy zespół wokalny El Fuego, Wieża Modlitwy, Klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Duże brawa. Czuły
El Fuego, Wieża Modlitwy. Tomaszów Mazowiecki, klub 25. Brygady Kawalerii Podwietrznej. A teraz nasz chłopak z Chrubieszowa, Waldemar Kondraciuk, ojczysta nasza mowa, drugi chrubieszowski pułk rozpoznawczy. Duże brawa. Ojczysta nasza mowo, coś kwitnęła nam przed laty, zakwitnij, że nam na nowo, jako kwitną w lecie kwiaty, zalśnij nam, a jako zorze, przywróć, że nam skarb nasz isty, aby w domu we zborze istniał język nasz ojczysty, a choćby germanizmu wały na kształt śniegowej zawiei, naszą mowę zalać chciały, jednak nie traćmy nadziei. Jeszcze nie zgasło zarzewie naszej ukochanej mowy. Rozwinie się jak liść na drzewie i da nam pokarm zdrowy. Tylko gorliwie w pokorze macierzyńską mową wszędzie czcimy Zbawcę w każdej porze, On pomocą nama będzie. Miła naszych ojców mowo, coś w spuściźnie nam została. Rozwinże się nam na nowo, byś się nam ozdobą stała. A choćby germanizmu wały na kształt śniegowej zawiei, naszą mowę zalać chciały, jednak nie traćmy nadziei. Ojców mowo, co pieściła matka mnie w kołysce tobą, słynna nowo, byś świeciła nam światłością i ozdobą. Nam światłością i ozdobą. Waldemar Kondraciuk. Ojczysta nasza mowa. Duże brawa jeszcze raz i podziękowania dla Waldka. Piękna Pani to tytuł pieśni, którą wykona zespół wokalny Służby Więziennej z Zamościa. Zapraszamy, panowie.
siach. Raczmy słuchać wołania narodu, którego imię Polska. Raczmy słuchać wołania narodu, którego imię Polska. Piękna pani o smutnym obliczu, piękna pani z koroną na głowie, racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. O Maryjo bolesną nazwana, o Maryjo pod krzyżem stojąca, o Maryjo cierpiąca z narodem, którego imię Polska. O Maryjo cierpiąca z narodem, którego imię Polska. Piękna pani o twarzy bolesnej, piękna pani z orłem błyszczącym, racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Racz wysłuchać wołania narodu, którego imię Polska. Bądź matką naszego narodu, którego imię Polska. Zespół wokalny Służby Więziennej Zamościa. Duże brawa jeszcze raz. Dziękujemy panowie. Proszę państwa, bisów nie ma w koncercie galowym, a dlatego tylko możemy takimi gromkimi brawami nagrodzić solistów. A teraz Mateusz Wysocki. Mam ledwie bliznę. To tytuł pieśni, którą wykona Mateusz. Mateusz reprezentuje klub 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Przed państwem Mateusz Wysocki. Stary jestem, by uwierzyć w rewolucję. Kryję się w cieniu, by przed światem uciec. I nie smakuje mi podgrzany ryż z torebek. W kieszeni aspiryna, bo mogę być w potrzebie. A przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam. I knam po cichu, by mnie nie dopadła wilcza sfora. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał? Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Popiół na marynarce, krawat pokryty sadzą. Moje niezgrabne palce z supłem sobie nie poradzą. Gdy czasem mi do płaczu szybko łzy połykam,
tańczę w zgodnym rytmie, dopóki gra muzyka. Mam w oczach kawał świata, wiele mi wpadło w ręce, a gdy mi trąbią sławę, mam zawstydzone serce. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał? Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Poznałem prezydentów i drabów, co chcą zabić. Nagi przyszedłem na świat i odejdę nagi. Gdy miałem lat 15, widziałem ruskie tanki. Dzisiaj po przepowiednie odsyłam do cyganki. Lecz zanim święty Piotrze wezwiesz na rozmowę, przed poezją czeską pozwól schylić głowę. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał? Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. W Paryżu limanite po rosyjsku czytam z rana. Z Biblii rozumiem pojedyncze zdania. Od plastików w Stanach miałem już zajady. Do hypernowej jadę, by się napić dobrej kawy. Choć asa mam w zanadrzu, to mówię pas świadomie i chcę, by kiedyś banik dokopał Barcelonie. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał? Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Niektórzy mają skłonność do dziwnych upodobań, a ja cię, moja miła, tak niezmiennie kocham. Kiedy się krzątasz w kuchni smażąc konfitury, gdy dyrygujesz domem z rodzinnej partytury. I choć nas w różne strony niesie spraw lawina, to złe wspomnienia dla dobrych zapominam. A co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał? Mam ledwie bliznę, bo... Ależ pięknie. Mateusz Wysocki. Mateusz, jeszcze raz się ukłoń. A przed Państwem już chór Akademii Marynarki Wojennej Gdynia. Szykuje się do występu i Mateusz Wysocki jeszcze raz się kłania Państwu. Szara piechota to tytuł utworu, który wykona chór Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój piechota, ta szara piechota. Maszerują strzelcy, maszerują. Karabiny błyszczą w szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się stal, dziewczęta zerkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są w dal. Piechota, ta szara.
piechota. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Maszerują strzelcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój. A przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Chór Akademii Marynarki Wojennej Gdynia. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zawsze tak gościnnie witamy wszystkich uczestników festiwalu. Was szczególnie. Prosimy o to, abyście takie dobre wspomnienia i wrażenia zawieźli nad morze, przesłali na cały świat. Później. Dziękuję bardzo. W moim domu to tytuł utworu, który zaśpiewa kolejny wykonawca, a jest nim Jakub Miszczyk, który reprezentuje klub 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Jakub Miszczyk. Tyle lat jesteśmy razem, moja miła, ale wszystko tak jak trzeba chyba nie jest. Gdy musimy się codziennie przekonywać, że ty dla mnie, a dla ciebie ja istnieję. Przecież nie mam żadnej innej poza tobą. I mieć nie chcę, tyś jest wieczna i jedyna. Naszym sercom zagroziła tak jak słowom. Niedokrwistość, zniechęcenie i rutyna. To normalne, że nareszcie chcesz mieć spokój, a na wiosnę grządki zasiać i zagrabić. Ale wiesz, bywają różne pory roku, a tak życia jak tapczanu nie ustawisz. Kiedy niebo nad głowami ciąży chmurnie, twoje oczy wciąż mnie śledzą niespokojnie. Ja dla ciebie chyba zawsze byłem durniem, co nic nie wie, nic nie umie, nic nie pojmie. Nie ma takiej gorzkiej prawdy, moja miła, która dla mnie byłaby nie do zniesienia, jeśli rzecz nam jaka serca podzieliła, to tchórzliwe i naiwne przemilczenia. Póki czas, lepiej otwarcie ze mną pomów, zanim złości lepszy numer ci wykręcę. Chyba prawo mam, by w moim własnym domu
bardziej w oczy mi patrzono, mniej na ręce. Wiem na pewno, że ze sobą wytrzymamy, chociaż życie nam układa się nieprosto. Nie możemy rozstać się trzasnąwszy drzwiami, moja miła, moja bliska, moja Polsko. W moim domu śpiewał Jakub Miszczyk. Kuba, jeszcze raz zapraszamy. Jakub Miszczyk. A teraz solistka, która przyjechała do Hrubieszowa, zwyciężyła i jeszcze z księdzem prałatem się umówiła. Magdalena Hołuj, Nie ma kraju, z klubu Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce. Przed Państwem Magda Hołuj. Nie będę tęsknił do dawnych szarych ulic. Złamie się w żałości każdy krzyk zwycięski. We wszystkim dawność się rozczuli. Nie ma ziemi, na której bym spoczął bez dawnego szarego wspomnienia. Wszędzie moim oczom jedno jest do patrzenia. Nic mnie, nic nie uspokoi, nic mnie trzyma wiecznie. Otworem nade mną stoi niebo, ziemia moja rodzima. Nic mnie, nic nie uspokoi, nic mnie w porywie już nie zatrzyma wiecznie. Otworem nade mną stoi niebo, ziemia moja rodzima. Nie ma kraju, skąd nie będę tęsknił do dawnych szarych ulic. Złamie się w żałości każdy krzyk zwycięski. We wszystkim dawność się rozczuli. Nie pomogą żadne podróże, ani tłumy, ani oceany. Modlę się na ulicach coraz dłużej, zapatrzony, zasłuchany. Wiecznie otworem nade mną stoi niebo, ziemia moja rodzima. Nic mnie, nic nie uspokoi, nic mnie w porywie już nie zatrzyma. Wiecznie otworem.
ziemia moja rodzima. Nic mnie, nic nie uspokoi, nic mnie w porywie już nie zatrzyma wiecznie. Otworem na temu stoi niebo, ziemia moja rodzima. Magdalena Hołuj, Nie ma kraju. Do występu szykuje się kolejny wykonawca, Magdalena Hołuj. Panie sierżancie, gotowy pan jest? Jeszcze nie. Dobrze. Sierżant to wyjdzie po lewej za chwilę, taka zmyłeczka mała. Proszę państwa, sierżant Krzysztof Łupiński z klubu 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Węgorzewo zaśpiewa dla państwa pieśń pod tytułem Schowaj mnie. Krzysztof Łupiński. Schowaj mnie pod skrzydła swe, ukryj mnie w silnej dłoni swej. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie królem tyś spienionych wód, ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie królem tyś spienionych wód, ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Odpocznę dziś w ramionach Twych. Dusza ma w pokoju będzie trwać. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie królem tyś spienionych wód, ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie, z tobą wzniosę się, podniesiesz mnie. Panie królem tyś spienionych wód, ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Ja ufam ci, ty jesteś Bóg. Sierżant Krzysztof Łupiński. I Mariusz Górski. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę państwa, i na zakończenie galowego festiwalu, koncertu laureatów, zespół wokalny Szarotki. Nasz codzienny psalm.
Zespół reprezentuje klub 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Przed Państwem Szarotki. Jak Państwo zauważyliście, koncert laureatów, koncert galowy, wykonanie jest na żywo. Także to chwilę też i trwa, ale za to serdeczne też podziękowania, gratulacje i duże brawa dla wykonawców. Otwiera znów.
Szarotki, proszę państwa. No to bis, jak państwo tak już proszą. Proszę państwa, drugi utwór chcielibyśmy zadedykować szanownemu jury, a przede wszystkim cioci Joli, która jest duchem artystycznym większości festiwali Wojska Polskiego. Tak, proszę państwa, to jest wszystko na żywo. Technika, więc musimy dać troszkę czasu. Proszę się nie stresować, mówię do obsługi. Zespół się nie stresuje, uśmiechnięte dziewczyny. Więc państwo czekacie na bis. Sprawy Niemiec, kląt można nawet stąd. Lekko nie jest, źle się dzieje za granicą. Niby cud i miód, wieczna rebia mód. To pozory, świat jest chory za granicą. Już chyba nie wyleczy się. Kalejdoskop, szans, to już panie trans. Kupisz taniej, sprzedaż drożej za granicą. A w istocie to, proszę państwa, no przyzna każdy, kto choć raz był za granicą. Nasz korespondent był tobie. A z mojego okna widać, jak ludzie idą uśmiechnięci w święto i poprzedni swój dzień. A z mojego okna widać, jak słońce świeci, świat się kręci zewsząd. Nowiny złe, a tu nie budzi nas nic ze snu. Weźmy taki Rzym, żyć się nie da w nim. Strzela mafia, zwykle trafia za granicą. Ktoś podpala ląd i wysadza rząd. Kto wypłaczą, ceny skaczą za granicą. Za sprawą różnych ciemnych sił. Kto zielone ma, ten zielone gra. A kto nie ma, temu widać za granicą. Niespokojne sny, narkotyczne łzy. Pornoglocki świat na pozwi za granicą. Nasz korespondent był tobie. A z mojego okna widać, jak ludzie idą uśmiechnięci w święto i poprzedni swój dzień. Z tej ulicy nikt nie rusza w świat. Niepewnego szuka szczęścia zresztą. Wiadomo, że i tak przed sobą nigdzie nie ucieknie się. Korespondent był tobie. Szarotki. Proszę państwa, szarotki schodzą ze sceny, ale brawa nie milkną. Chciałam bardzo serdecznie podziękować i zaprosić na scenę, może nie wszystkich, bo się nie da, reżyserów koncertu galowego, Jolanta Wojtaś-Zapora, to ta ciocia Jola słynna. Jola, zapraszam. Leszek Opała. Idziecie się ukłonić, tak? Światło Krzysztof Zawisza. Realizacja koncertu i całego festiwalu Audiosystem z Lublina. Dziękujemy bardzo serdecznie. A na scenę poproszę księdza prałata Andrzeja Puzona.
Szanowni Państwo, dobiega końca jubileuszowy 20. Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej Religijnej Wojska Polskiego pod hasłem Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Jeśli silna jest Bogiem rodzina, silny jest naród, ojczyzna, kościół, wojsko. Jako społeczność festiwalowa też jesteśmy rodziną. Dziękujemy Bogu i ludziom za wyjątkowe spotkanie oraz świadectwo wiary i patriotyzmu. O szczęśliwych Rubieszowie, że mogłeś zgromadzić tak wspaniałych ludzi z całej Polski. To z tego miasta, regionu i z tych kościołów popłynęły jeszcze raz słowa świętego Jana Pawła II. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Drodzy młodzi przyjaciele, dziś z tego miejsca płynie jeszcze raz to wołanie świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby świat od was nie wymagał. Pozwólcie Chrystusowi królować w waszym sercu, w waszym młodym życiu. Budujcie cywilizację miłości i pokoju. Przyjąć Chrystusa to znaczy przyjąć Jego misję. Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości. Pamiętajcie, że jesteście stróżami poranka o świcie trzeciego tysiąclecia. Dziękuję wszystkim wspaniałym gościom po linii cywilnej i mundurowej, wojskowej za obecność. I to podziękowanie chcę złożyć na ręce pana pułkownika Piotra Bieńka i naszego burmistrza miasta. Dziękujemy wam. Dziękuję wójtom gminy, władzom powiatu oraz wszystkim sponsorom. Bez was by nie było tego festiwalu. Dziękujemy wam bardzo za to. Pozwólcie, że serdeczne słowa podziękowania chcę złożyć pani dyrektor Alicji Saturskiej, która od 20 lat śpiewa, a jednocześnie ocenia tenże jest szefową tego jury. Jeśli jest pani dyrektor Saturska, zapraszamy tu na scenę i bardzo proszę o kwiaty. Brawo dla pani Alicji. Proszę państwa, jakże tu nie podziękować naszej rodaczce, pani redaktor Annie Dąbrowskiej. Najpierw ją nie poznałem, bo ona się tak trochę włosy rozpuściła. Przepraszam. Pani Aniu, prosimy tutaj. Dziękujemy za ten klimat, za to, co pani wprowadza. Bardzo dziękujemy. Pragnę serdecznie w tym dwudziestoleciu podziękować naszemu zespołowi Lechici na ręce pana Leszka Opały i solistce szczególnej pani Oli Opały-Wójcik. Bardzo dziękujemy za tą oprawę, tego wszystkiego, co oni przez 20 lat czynili, a pani Ola zrobiła jeszcze większy krok do przodu, że nas reprezentuje tu jako miasto i pięknie śpiewa. Dziękujemy bardzo. I dla pani Oli i całego zespołu tu kwiaty. Bardzo dziękuję pani dyrektor Chrubieszowskiego Domu Kultury i jego pracownikom, bo proszę państwa, te obrady i objąć całość tego festiwalu nie jest proste i łatwe. Jak mówiła pani tu dyrektor, czy ktoś prowadzący, do godziny 12 w nocy byliśmy z piątku na sobotę, a jeszcze później obrady jury do 2:30.
Panie dyrektor, niech przyjmie Pani serdeczne podziękowania od nas wszystkich za ten klimat tego Domu Kultury. Dziękuję bardzo i Pani dyrektor, proszę tutaj na scenę, niech przyjmie bukiecik kwiatów od nas. Proszę Państwa, bardzo chciałbym podziękować wszystkim, jak mówię, gościom na ręce tutaj pana posła Sławomira Zawiślaka, który reprezentuje tutaj w jakiś sposób i Światowy Związek Żołnierzy, ale i nasz parlament. I panie pośle, powiedział pan takie słowa, że można na pana liczyć i ziemia chrobieszowska może liczyć. Ja sądzę, panie pośle, mam taką sprawę, nie to, że prywatną, ale właśnie festiwalową. Mianowicie, a co państwo i pan poseł na to, jak na przyszły rok poprosilibyśmy prezydenta Rzeczpospolitej, by objął patronat, a telewizji by się tu najechało i bylibyśmy sławni na całą Polskę i świat. Prosimy o to, panie pośle. Nie wiem, czy jest pani dyrygent marynarki naszej Akademii Marynarki Wojennej. Gdyby była, chcę jej serdecznie podziękować i też kwiaty są dla niej, choć obawiam się, że mogli pojechać, bo mówili, że muszą dzisiaj wyjechać, a przed nimi 12 godzin jazdy. Ale proszę państwa, to jest ta radość, że oni aż stamtąd przyjechali. Czy słyszą nas, czy nie słyszą? Wielkie podzięki i oklaski. Jest pani. Zapraszam tutaj do nas na scenę. Pani dyrygent, prosimy. Jest pani dyrygent. Ja mam tylko prośbę. Tam w tym chórze widziałem, jest podchorąży Michał Giergiel, nasz parfianin. Mieć tam łaskawe oko na nim. Tutaj zespołu Szarotka mu dziękowała cioci Joli, a ja cioci dyrygent. Niech pani ma litość na tym. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję całemu biurowi festiwalu. Dziękuję wam, kochani artyści z całej Polski, którzy się wyśpiewali radość, miłość, pokój. Dziękuję tym wszystkim, którzy, proszę państwa, nas nagłaśniali, oświetlali, wszystkim tutaj akustykom. Proszę państwa, jakie to jest ważne, my, którzy przemawiamy. Jeśli jesteśmy czytelni, wtedy jesteśmy zrozumiali. Więc dla tych wszystkich, którzy nas tutaj nagłaśniają, oświetlają, oklaski gromkie dla nich. Wszystkim naszym gościom i wszystkim organizatorom na ręce pana pułkownika, pana Marcina Maja dziękujemy za kolejną edycję tego festiwalu. Młodzi przyjaciele, pozwólcie Chrystusowi królować w waszym młodym życiu. Jezus idzie z wami. On odradza wasze siły. On jest waszym pokojem. To wy jesteście też nadzieją Kościoła, ojczyzny, ale i naszą nadzieją. Niech Bóg was szczęśliwie prowadzi do wszystkich garnizonów, parafii, do domów rodzinnych. Nie byłoby tego festiwalu, gdybyście nie wy, drodzy mieszkańcy tego regionu chrubieszowskiego. Gdyby ta niewspaniała publiczność chrubieszowska, która jest sercem festiwalu, jakże pięknie dzisiaj też zaprezentowaliście się w kościele garnizonowym, kiedy przyjmowaliście tych artystów na mszy świętej, oni przecudnie śpiewali. Proszę państwa, ja, który od 20 lat jestem z tym festiwalem, muszę powiedzieć, że te słowa piosenek, zresztą zauważyliście,
To nie są jakieś banalne słowa. Jakże one są wielkie i piękne. I to, co mówiłem w kościele garnizonowym, powtórzę jeszcze raz. W niektórych piosenkach pytaliście i mówiliście: Polsko, przepraszamy Cię. Polsko, czy nie zdradziliśmy Cię? Powracamy do Ciebie, Polsko. Więc dziękujemy za te słowa. A Wam, droga publiczności, dziękuję za tę atmosferę, ciepło. Dziękuję Wam i niech dla Was zabrzmią teraz od nas wszystkich oklaski. Dziękuję bardzo. Zawsze przypada mi wypowiedzieć trudne słowa, ale muszę to uczynić. 20. festiwal uważam za zakończony, a zakończymy go szczególnym odniesieniem do świętego Jana Pawła II. Wszak to on był inspiratorem Światowych Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbędą się w Krakowie. Otóż bardzo poproszę teraz panią Olę Opałę-Wójcik i zespół Lechici, aby wykonał pieśń Zostań z nami. Znamy już panią Olę z wczorajszego dnia, znamy nasz zespół, a później poproszę panią dyrektor Alicję Saturską, wszystkich wykonawców i was tu zgromadzonych o śpiew Barki. Zapraszam jednak wpierw do wysłuchania tej przecudnej pieśni. Zostań z nami. Proszę państwa, umiera papież. Tyle w Polsce spraw niedokończonych. Trudna sytuacja. Pytano, co z tą Polską będzie, ze światem, z Kościołem. I wtedy zjawiła się ta pieśń przecudna, zauważycie. Kiedy świat, Polska wołała: Ojcze Święty, zostań z nami. Wierząc w świętych obcowanie, On jest. Ojcze Święty, błogosław nam. Gdy nadzieją beznadziejnie gasła w nas, zawołałeś, żeby stąpił Boży Duch i apatii pajęczynę strząsnął czas. Zakiełkował solidarnych wielki ruch. Poderwałeś naród z kolan tego dnia i ze strachu w myślą dziurę strach się skrył. Więc żegnała Cię w niejednym oku łza, kiedy wszyscy wołaliśmy z całych sił. Się przed złem, jak się wspinać, niosąc ciężki życia krzyż. Twoja słabość złym zdawała nam się snem, bo wciąż przecież niestrudzenie szedłeś wzwyż. Choć pan barkę twą na nieba wciągnął brzeg i natchnioną księgę życia zamknął wiatr. W oczach mamy postać białą niczym śnieg i wołanie błądzi.
rządzi echem pośród Tatr. Jeszcze wiele. Woda siły na mnie wiary, że pożarny drugi stary na mnie odpuszczył. Niech we proste złote słowa porządkują chaos zło, gdzie płaczano go od wielu, wielu lat. W oczach innych nie przygląda, jak słabości swe pokonać i jak w sercu cały można zmieścić świat. I zespół Lechici. Proszę Państwa, zapraszam wszystkich, Panią Dyrektor Saturską i innych wykonawców i Panią Anię Dąbrowską też na scenę tutaj wszystkich. Proszę Państwa, coś muszę Państwu zdradzić. Ja sądzę, że Pani Ania Dąbrowska mi wybaczy. Ale chcę Państwu powiedzieć taką, powiedziałem, trudno mi było rozpoznać po tej innej kreacji, ale ona oddała część swoich włosów dziecku na perukę, które niestety przez chorobę nie mogą mieć własnych włosów. I może niech to wystarczy. Pani Aniu, dziękujemy za ten gest serca. Dziękujemy. Pokażcie ją z tymi nowymi włosami. Jej odrosły. Dziękujemy, Pani Aniu. I zapraszam do śpiewu wspólnie. I Państwo, i my śpiewajmy barkę, a niech nam przewodzi właśnie Pani Alicja Saturska i Pan Leszek. Kiedy stanął na brzegie, szukam ludzi gotowych pójść za nim, by w oczy serca słów Bożych prawo. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją Tobą, to by zawsze dziś.
wyrzekły me imię, swoją wargę pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zaczyn dziś. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapału, tych kropli potu i samotności. O Panie, nowy dom mi spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją wargę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zaczyn. Pani dyrektor Alicja Saturska, zespół Lechici pod kierunkiem pana Leszka, inni członkowie, uczestnicy festiwalu, bardzo dziękujemy za wspólny śpiew i państwu. I marynarze też głośno śpiewali. Dziękujemy bardzo. Pani Alicja Saturska, nasza kochana pani dyrektor. Zanim pani Ani Dąbrowskiej przekaże głos, to na temat marynarzy muszę coś powiedzieć. Mianowicie przekupiono mnie, dano mi pod Kauflandem właśnie chałwę. Mówię tak, świeszczenik, a matrosy na przyszły rok budą? A no budą, mówię. Oj, to dobrze, jaki handel idzie dobry. Pani Aniu, do pani głos należy. Ale cóż, ja już po księży prałacie mogę powiedzieć, proszę państwa. Dziękuję wszystkim, kłaniamy się, szczęśliwej drogi do domu życzymy. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, i tak oto zakończyliśmy koncert galowy i zakończył się 20. Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszów 2015. Ale przed nami jeszcze kolejne atrakcje, to nie koniec dzisiejszego wieczoru. Wystąpi Gwiazda. Zespół Golec Orkiestra. Dziękuję państwu bardzo serdecznie jeszcze raz. Ja tyle, wracam do Lublina, kłaniam się i do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. Witam. Dzień dobry. Z jakiego zespołu jesteś? Z zespołu El Fuego. Skąd przybyliście? Jesteśmy z Tomaszowa Mazowieckiego, niedaleko Łodzi. Co śpiewaliście? Śpiewaliśmy dwie piosenki, jedną patriotyczną, drugą religijną. Niestety nie pamiętam ich tytułów. Wierzę modlitwy. Więc koledzy pomogą. Wierzę modlitwy. Jak poszedł wam występ? Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Jakieś większe emocje, refleksje na temat występu? Miła atmosfera. Mały stres. Dobre nagłośnienie. No i super ludzie. Co sądzicie właśnie o publiczności? O. Okej. Bardzo fajnie reaguje, żywo. Tak. Czuć kontakt z publicznością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Witam. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Z jakiego zespołu pan jest? Reprezentuję zespół wokalny funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu. Co państwo zaprezentowali? Mieliśmy okazję przedstawić publiczności jeden z utworów, który był tematem konkursu, festiwalu. To jest Piękna Pani o smutnym obliczu. Jakie emocje były związane z tym występem?
Emocje zawsze są nieodłączne. Przy każdej uroczystości jest to wielka uroczystość, dla nas bardzo nobilitująca, zwłaszcza, że ona miała elementy i cechy konkursu, więc tutaj emocje jak gdyby zdwajają się. Nie jak gdyby, tylko zdwajają się. Natomiast jest nam bardzo miło, że jury festiwalu doceniło zespół wokalny funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zamościu i mieliśmy okazję wystąpić w gali uroczystej i to jest dla nas wielki, wielki sukces i wielki zaszczyt. Czy to był wasz pierwszy występ w Hrubieszowie? W Hrubieszowie jesteśmy po raz trzeci. Mieliśmy okazję już być na tej scenie, natomiast były też przerwy z różnych powodów, nie mogliśmy uczestniczyć i trzeba podkreślić, że tutaj wielki ukłon i wielki szacunek dla organizatorów, dlatego że co roku, jak obserwujemy, a zawsze odsłuchujemy informacje, które są związane z festiwalem, co roku poziom jest coraz wyższy. Także to jest bardzo budujące i nobilitujące. Każdy zespół, który bierze udział, który ma możliwość stanąć na tej scenie. Dziękuję bardzo i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, jak wrażenia? Dzień dobry, jak zawsze miłe w Hrubieszowie. Piękne spotkanie, jubileuszowy koncert. Wykonawcy wspaniali, te szlachcici jak zawsze dali pokaz wielkiego kunsztu artystycznego. Cieszę się z tego spotkania, że po raz kolejny mogę być na tym festiwalu. Ważnym wydarzeniem kulturalnym, ale też integrującym społeczność tutaj mieszkańców Hrubieszowa, okolic i też gości, którzy są tutaj chętnie widziani i są zapraszani, tak jak ja na przykład. Czy pan starał się w jakimś stopniu reklamować to wydarzenie? No powiem w ten sposób. W kontekście tej struktury organizacyjnej to tym się zajmują ci, którzy koncert organizują. W tym gremium ja nie jestem. Od 20 lat jest to szacowne gremium, które przygotowuje ten koncert na czele z księdzem pułkownikiem Andrzejem Puzonem. Natomiast absolutnie wśród swoich przyjaciół, gdy jestem, że tak powiem, w towarzystwie, w pewnych środowiskach, wspominam o tym wydarzeniu. Teraz też, w momencie, gdy otrzymałem piękne zaproszenie, z radością dzieliłem się tą informacją, że otrzymałem zaproszenie, ale też, że jest właśnie ten festiwal tutaj w Hrubieszowie, już uznany, tak jak powiedziałem, z wieloletnią tradycją, jako wydarzenie kulturalne, które warto odwiedzić, warto na nim być. Co pan sądzi o takich wydarzeniach w Hrubieszowie? Na skalę Hrubieszowa, rzecz jasna. Znaczy, to jest wydarzenie na skalę Hrubieszowa, ale na skalę na pewno regionu. To jest duże wydarzenie artystyczne. Jeżeli przyjeżdżają tutaj naprawdę fajni artyści, którzy, mówię, po raz kolejny jestem, widzę, że o wysokim kunszcie artystycznym, to warto się takim festiwalem pochwalić. I oczywiście na poważnie biorę te dzisiejsze sugestie, czy też prośbę księdza prałata, żebyśmy tym festiwalem zainteresowali prezydenta Rzeczypospolitej w przyszłym roku w formule objęcia na przykład honorowym patronatem tego wydarzenia. Są potrzebne takie wydarzenia artystyczne. Ja tu chylę czoła przed organizatorami, aczkolwiek z drugiej strony w kontekście tych ostatnich wydarzeń, gdzie dziękowałem, nie mówiłem tego wprost, nie rozwijałem, bo nie chciałem wchodzić innym tematem w atmosferę koncertu, ale gdy dziękowałem za wybory, za wsparcie i dawałem siebie do dyspozycji, to też wiem, że mieszkańców Hrubieszowa i powiatu interesuje gospodarka, rozwój infrastrukturalny, miejsca pracy. I po tym wydarzeniu naładowani pozytywną energią będziemy się brali do pracy także w tych innych kierunkach. I tutaj mam nadzieję też, że jako parlamentarzysta, który chce pracować w Hrubieszowie, mam biuro i będę miał biuro na Kozackim Rogu, dalej na Placu Wolności. Zapraszam do współpracy przede wszystkim samorządowców, osoby publiczne, które reprezentują piękną społeczność ziemi hrubieszowskiej, żebyśmy rzeczywiście szukali teraz takich rozwiązań, które ubogacą tą ziemię w rozwój. Będzie też łatwiej ze sponsorami, będzie łatwiej z innymi wydarzeniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Rozmawiamy z panem Pawłem Golcem. Witam. Witam serdecznie. Można prosić o kilka słów dotyczących dzisiejszego koncertu? No przede wszystkim dziękujemy za zaproszenie, bo wspaniale się grało podczas tego jubileuszowego festiwalu, który obchodzi 20 lat prawie pieśni patriotycznej, pieśni religijnej i
Cóż, grało nam się fantastycznie, ponieważ fantastyczna była publiczność. Od razu od pierwszych dźwięków czuliśmy, że jesteśmy bardzo dobrze odbierani. No i to w obie strony działa. Poza tym piękna idea, piękna, ważna rzecz, bo my też lubimy piosenki patriotyczne. Ojciec nasz, świętej pamięci, jeszcze uczył nas wojskowe piosenki, prawda, bo on przed cały front od Moskwy aż po Berlin, także znamy dokładnie tę tematykę, pieśni religijne tym bardziej. Nie jest nam obce, dlatego się czuliśmy jak u siebie w domu, o tak. Z okazji, że pan się już śpieszy, więc dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Dziękuję serdecznie i serdecznie wszystkich pozdrawiam w radiu szkolnym, tak, jak jest nazwasz? Radia? RTM Staszic. RTM Staszic z góralskim pozdrowieniami. Paweł Golec i Golec Orkiestra. Hej! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Czy mógłbym prosić o krótkie wrażenia z dzisiejszego koncertu? No fantastyczna impreza, fantastyczny festiwal jubileuszowy. 20 lat. No, to już jest to świętować. Także cieszymy się, że mogliśmy swoją grą tutaj, że tak powiem, no, uradować tych ludzi, którzy przybyli na ten koncert. W Hrubieszowie grało się świetnie, energia świetna, towarzystwo znakomite, publiczność świetnie reagowała. Także wydaje mi się, że raczej są pozytywne takie no, opinie po tym koncercie. My jesteśmy zadowoleni, mam nadzieję, że publiczność w Hrubieszowie też. A jak myśli pan, czy będziecie chcieli jeszcze wrócić do Hrubieszowa kiedykolwiek? No to jakieś tutaj już takie wstępne chęci były. Chęci wola, także mam nadzieję, że nie pierwszy i nie ostatni raz tutaj jesteśmy, także no może kiedyś, może z koncertem kolęd, mamy przepiękny repertuar kolędowo-pastorałkowy, no ale też tutaj są jakieś pewne plany, żeby normalny, otwarty koncert taki zagrać w Hrubieszowie, ale to pożyjemy, zobaczymy, na razie jesteśmy po 20-leciu festiwalu piosenki patriotycznej i religijnej, także no mam nadzieję, że trzeba chwileczkę odpocząć i może tam, nie wiem, może za 2, może za 3 lata chętnie przyjedziemy do Hrubieszowa. Dobrze, dziękuję bardzo za udzielenie wywiadu. Pozdrawiam, kłaniam się serdecznie.